Ja nie chciałem gadać o Krecie, ale zdarza ci się tak, że pytasz rano Jarka o pogodę? Ja Jarku. Zasypiam i budzę się obok Jarka, który siedzi i ogląda mapy pogody w swoim tableciku. Co ty gadasz? Tak, on jest mając, zawsze przepraszam, świetnie przygotowany. Tak apetyczną dziewczynę koło siebie, to on mówi, kochanie, wysz, ale nie u mnie. Mówi odwrotnie. Babka, ty jesteś seksiara. No co ty? O Jezu, teraz jeszcze większa. Nie, nie, powiem ci szczerze, powiem ci i nie chcę o tym rozmawiać, bo pewnie cię to speszy. Dla mnie kobieta, która ma duży biust, jest od razu automatycznie lepszym człowiekiem. Pozbawionym wad, rzuca miły cień, w ogóle nie gadajmy o tym. Poczekaj, naprawdę chcesz powiedzieć, że ty kładziesz się, no bo rozumiem, że jak macie wspólny dom, to sypiacie też obok siebie, bez ślubu. Nie mów nikomu. Nie wiem. Nie wiem, jaką pogodę on zapowiada, ale że tam gdzieś jest Bóg ponad chmurami, to jak pierdzielnie któregoś dnia. I co? I on naprawdę mówi, zobacz, kochanie, jaki suchy wyż wędruje do nas. Żebyś wiedział. Zobacz, jak tutaj się kręci, jak te wyże tutaj, to chłodne powietrze spowodowało. I on mi to wszystko tłumaczy. Ja udaję, że rozumiem, że się cieszę. Mhm. A on nie wie, że kobiety są aha, gorące. Ale potem jestem, wiesz, na bieżąco i mogę poszpanować, że wiem, jaka będzie pogoda. Mam z pierwszej ręki. Norbi mi kiedyś opowiadał, że opatentował świetny podryw i on to potwierdzi, jak przyjdzie, że podchodzi do dziewczyny a propos pogody. I mówi tak. Znam Jarka Kreta. Nie, to banał. Norbi przychodzi i mówi tak. Powiem ci, jak huragan mówi do palmy. To nie będzie zwykłe dmuchanie.